Dziękuję za te shadery, bo naprawdę są epickie. Patrzcie na ten widok! Oh fuck! Siemano ziomale, ja jestem Blow, a to jest kolejny odcinek Minecraft Hero. Dokładnie tak, wracamy do Minecraft Hero. Dlaczego była przerwa i w ogóle zaraz wszystko wam wyjaśnię. Ale tymczasem zaczynajmy. Dokładnie tak, jak już widzicie, pierwsza zmiana graficzna. Mamy shadery, ja się z tego bardzo powodu cieszę. Nie wiem jak wy i tutaj jest do was pytanie. Ponieważ ja naprawdę nie wiem, czy potrzeba nam shaderów, czy nie. Dlatego, żeby się w 100% upewnić, na dole w opisie macie ankietę. To zajmie wam 10 sekund max, klikacie odpowiedź tak lub nie i wybieracie i będę bardzo wdzięczny, ponieważ będę wiedział, czy grać na shaderach, czy nie. Ponieważ, szczerze mówiąc, nie wiem, mi te shadery nie przeszkadzają, a są naprawdę fajne i bardzo, bardzo fajnie upiększają. I tutaj w tym miejscu bardzo chciałbym podziękować dealerkowi, który zdealował mi te shadery. Pewnie on tego nie ogląda, ale bardzo mu dziękuję, ponieważ on polecił mi te shadery i powiedział, że bardzo spoko sobie i w ogóle, żeby używał. To znaczy, ja go zapytam, czy mogę używać. A on powiedział, że spoko, czy nie ma sprawy. No, więc bardzo ci, dealer, dziękuję za te shadery, bo naprawdę są epickie. Patrzcie na ten widok! Oh fuck! Dobra, tego nie było, tego miało nie być, to się wytnie. Patrzcie na ten epicki widok! I patrzcie na ten epicki widok! Tak. Widzicie, co prawda on teraz nie jest epicki, ale później naprawdę jest epicki ten widok. I ogólnie wszystko mi się tutaj podoba w tych shaderach. Nie są jakieś takie oczojebne, że bolą od nich oczy. Są mam w sam raz. I co do tych shaderów, to nie będę ich dodawał do pobrania, do paczki Minecraft Hero, ponieważ zdaję sobie sprawę, że bardzo dużo osób ma słabe komputery. Ja też nie mam zbyt dobrego komputera. I jeżeli bym dodał to do paczki, to znając życie, by wam bardzo, bardzo... No mielibyście mało FPS-ów i tyle. Dobra, idziemy spać i zaczynamy to, co sobie zaplanowałem w dzisiejszym odcinku. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie... Jak to się nazywa? Mob Grinder? Mob Trap? Zaraz wam zresztą pokażę. Ogólnie, jeżeli kogoś nie było na live'ie, to live był dosyć długi, bo chyba prawie dwugodzinny. Link będziecie mieli w opisie, jeżeli ktoś nie był, może sobie zajrzeć, oblukać. I dzięki wielkie, że byliście na live'ie, bo było naprawdę, naprawdę super. I naprawdę super się bawiłem. I tyle. I jeżeli ktoś był na live'ie, to już wie pewnie, o co mi chodzi. Ponieważ odnaleźliśmy, uwaga, fanfary, bim, bry, bim, bim, bim. Odnaleźliśmy to, czyli spawnerek. Dokładnie tak. I pomyślałem, że z tego spawneru zrobimy jakiś użytek i będziemy dzięki niemu mieć dużo, dużo leveli. Tak też to popsujemy i zrobimy po prostu mob trap. Tak chyba to się nazywa, nie jestem pewny, ale to będzie bardzo proste, nie będzie to nic trudnego, nic takiego, wiecie, ciężkiego, więc chyba sobie poradzimy. I ogólnie, co do odcinków Minecraft Hero, bo w poprzednim odcinku pytałem was o częstotliwość pojawiania się odcinków. Jak chcecie, żeby te odcinki się pojawiały, z jaką częstotliwością i tak dalej, i tak dalej. I na to pytanie mi odpowiedzieć, za co wam mega dziękuję. Poczekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, pięć, to źle zrobiłem, że. Okej, okay. Tak, więc odpowiedzieliście mi na to pytanko i troszkę się nie zdziwiłem, ponieważ w ogóle się nie zdziwiłem, ponieważ tak myślałem, że będzie taka odpowiedź, ponieważ większość z was napisała, że chcecie, żeby była częściej ta seria, żeby częściej były odcinki i tak dalej. I się nie dziwię i szczerze zgadzam się z tym i z tego też powodu postaram się, żeby odcinki były o wiele, wiele częściej i będą dwa razy w tygodniu, teraz już naprawdę obiecuję. Najprawdopodobniej to będzie czwartek i niedziela. Myślę, że to będzie idealne i będzie naprawdę fajnie. I ogólnie co do odcinku, dlaczego? Bo miał być we wtorek, tylko nie było, ponieważ zwyczajnie nie miałem humoru, a gdybym ja nie miał humoru, nagrałbym, to pewnie by się to odbiło na materiale i byłoby smutno i wam też byłoby smutno i ten odcinek byłby słaby. Więc postanowiłem, że poczekam, nie będę nic nagrywał na siłę, tylko go nagram, jak już będę miał humor i tyle. Dobra. Kopu. I w ogóle też zauważyłem ostatnio, że bardzo dużo komentarzy się pojawia, że o Blow, ty to jesteś taki miły i tak dalej. I tutaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy jestem miły, jednak jeżeli tak myślicie, to po prostu to zależy raczej od dnia. Bo jak mam lepszy dzień, to mam też lepszy humor, jestem uprzejmy i miły i tyle. A jak mam zły humor, to nie jestem uprzejmy. Tak, ale tak to mniej więcej działa. I tyle, więc się też nie dziwcie, że o Blow, jesteś taki uprzejmy. Dobra, ziomeczki, ja sobie zrobię tutaj crafting table i ogólnie będzie mi potrzebna woda, więc zaraz pójdę na górę do tego morza, nie wiem jak to tam nazwać. Tylko zróbmy sobie jeszcze kill off, ponieważ mi się skończył na ostatnim placku. Jakiego ja mam po prostu farta. Dobra, zniszczmy to.
Okej, mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Nie będzie to jakieś rozbudowane, to już mówiłem, ale czego się po mnie spodziewać? I właśnie, teraz sekcja komentarzy od was pod poprzednim odcinkiem. Wybrałem dwa komentarze, tym razem nie zapomniałem. Nie zapomniałem. Więc tak, pierwszy komentarz, Czarnek13, tak. I tutaj powiem wam, że co do tego komentarza, tak czytam, to już miałem takie, och wait, co to za głupi komentarz. Bo najpierw było takie coś, może zrób z tego świata serwer. Już takie, nie, co to za propozycja. Ale później przeczytałem dalej i było naprawdę fajnie. My widzowie, jak będzie live, to będziemy latać na Vanishu i patrzeć na co ty tam robisz. Jak komuś się podoba ten pomysł, niech da łapkę w górę, aby Blow zobaczył. I było 100 łapek w górę pod tym komentarzem. I ogólnie pomysł naprawdę mi się podobał, bo chyba chodzi o to, że po prostu zrobić z tego całego świata mojego świat, gdzie będziecie mogli sobie wejść na Vanishu i podglądać co ja robię. I ogólnie to mi się bardzo spodobało, tylko nie wiem jak, jeśli chodzi o stronę techniczną tego całego przedsięwzięcia, bo raczej każdy będzie potrzebował modów, więc to chyba jest jedyne co może być złe w tym pomyśle. Ale tak, pomysł naprawdę bardzo mi się podoba. I myślę, żeby takie coś zrobić, bo myślę, że fajnie by było, gdybyście mogli podglądać na bieżąco, co ja tutaj robię i tak dalej, i tak dalej. No, więc też napiszcie w komentarzach, czy popieracie pomysł Czarnka13 i czy wam się to podoba, bo myślę, że ten pomysł naprawdę, naprawdę jest epicki. I mamy wodę, mogliśmy zrobić dwa... O, telefon mi dzwoni. Mogliśmy zrobić dwa wiaderka. Dobra. Idziemy tędy. I tutaj zalejemy wodą i jeszcze ten róg i będą akurat spływać tutaj, tak. Więc jeżeli ktoś nie wie o co mi chodziło z tym całym pomysłem, to już wie. Chodziło mi po prostu, żeby ta woda pozwalała spłynąć przeciwnikom do tego jednego rogu i ja będę sobie ich zabijał, tak. I tyle, więc będę akurat szybko sobie mógł level zrobić. Wiem, że można zrobić to w jakiś inny, trudniejszy sposób, na przykład wylać tam lawę, żeby inni płonęli, coś tam. Ale no, znacie już mnie, ja nie jestem do takich pomysłów przystosowany, ja takie coś prostego zrobię, okej. Dobrze. I powinni spływać, w porządku, jest super. Tutaj chyba sobie szkło po prostu zrobimy jeszcze. Telefon cały czas dzwoni, dobra, poczekajcie, zaraz do was wrócę. Okej, jestem z powrotem, wybaczcie, telefon do mnie dzwonił i tak, chyba już wszystko jest skończone. Tak. Ogólnie tutaj jeszcze, jak już mówiłem, zrobię szkła, żebyśmy mogli się przyglądać, jak te nasze zombiaczki będą spływać. Pewnie w przyszłości zaopatrzę to wszystko w lawę, żeby oni mogli szybciej płonąć i tak dalej, ale to już w następnych odcinkach, ponieważ aktualnie nie mam tak naprawdę zbytniego dostępu do lawy, więc nie będę się w to bawił. Okej, tu będą szkiełka i tyle. Jeszcze wam pokażę kopalnię dla tych, którzy nie byli na live'ie, żebyście sobie zobaczyli, co tam dokładnie się działo. Tak naprawdę na live'ie sporo się działo, ponieważ dużo ginąłem, też sobie szperałem w jaskiniach i powiem wam, że te jaskinie naprawdę kryją takie niebezpieczeństwo w sobie, że... Nie, ja tam nie chcę wracać. No, ale zaraz wam to wszystko pokażę. Dobra, więc pomysł jest taki, że oni będą sobie tutaj spływać i będzie super. Tylko czy to zadziała? Zobaczymy. Jeszcze jedno. Naprawdę nie dostaję tam. Okej. Dziękuję. I ostatnie. Nice. Dobrze. Dobra, weźmy te wszystkie pochodnie. No, dobrze. Okej. Mogliśmy ogólnie zrobić coś w ten sposób, że oni po prostu by spadali tak bardzo, bardzo długą drogę i by się obijali tylko na jednego hita. Tylko czy to jest sens? No nie wiem. Ale dobra, zobacz. I też myślę, żeby tak zrobić, żeby oni nie przechodzili. I myślę, że to jest dobry pomysł, żeby mi nie przechodzili do mnie. Okej. W ten sposób. No nie wiem, poczekajcie. A może w ten sposób? Nie, poczekajcie, bo nie chcę, żeby oni przychodzili do mnie. Myślę, że rozumiecie mój pomysł. Okej, teraz sprawdźmy, chodź do mnie, chodź, no, tak, tak, no, co chcesz. Okej, level wpływa. Dajcie moje żarcie! Skoro ten flesze nie wpływają.
No dobra, ale ogólnie wszystko jest spoczko, tutaj sobie szkła zrobię, to wszystko już upiększę sobie. I jeszcze spójrzmy tam na dole, na sam dół, co się pozmieniało. Tylko tam jeszcze muszę, nie mogę zapomnieć, ponieważ muszę zrobić tutaj wodę, żeby sobie szybciej tak zlatywać. O tak, w ten sposób, do wody, o. No, więc tak to wygląda, wiem, jest po prostu dupnie. Ale to w następnych odcinkach, może na live'ie, o, może na live'ie jakoś, jak zrobię live'a, to sobie upiększę według jakiegoś projektu. I tyle, tak. Skąd tu jest jasno? Dobra, never mind. I tyle. Dobra, więc co do jeszcze komentarza, ostatni komentarz od minecraft.pl/pixel. Hej, mam pewną sugestię, otóż wpadłem na pomysł, który może ci się spodoba. Bo nie umie czytać. Fajnie by było, gdybyś tam, gdzie tam ma być twoja baza wypadowa, zbudował taki epicki domek na drzewie, rozbudowany na kilka drzew. Pewnie wiele osób by się ucieszyło, gdybyś zrobił konkurs na projekt takiej bazy. Jest ktoś za? I tam było 28 łapek, z tego co pamiętam. I to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. I sam myślałem o tym pomyśle wcześniej, bo tam jest dużo drzew, jeżeli nie pamiętacie, na tej naszej bazie wypadowej. I taki pomysł chyba zrealizujemy. Właśnie o takim domku na drzewie myślałem. I myślę, że zrobię jakiś konkurs na to, też napiszę co wy na to. Pewnie dam wam save'a, żebyście ogarnęli sobie tam ten domek i wysłali mi na maile i pewnie z prac najlepszych wylosuję i dam jakąś nagrodę. Myślę, że to jest fajny pomysł, dobra. Więc to było na tyle. Bardzo wam dziękuję za odcinek. Było fajnie, było troszeczkę króciutko. Ale mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie kciuka w górę, będę wam mega wdzięczny. I widzimy się w kolejnym odcinku. W czwartek. Prawdopodobnie w czwartek. No, więc jeszcze raz dzięki, widzimy się w kolejnym odcinku. Aha, i nie zapomnijcie o ankiecie, proszę was. Nie zapomnijcie o ankiecie, bo chcę znać wasze zdanie. No, więc tyle, trzymajcie się i pa pa.